Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz, a nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Rozdział 5 o czytaniu Pisma Świętego. W Piśmie Świętym należy szukać nie pięknego języka, lecz prawdy. Wszystkie księgi Pisma Świętego należy czytać w tym samym duchu, w jakim zostały napisane. W Piśmie Świętym mamy szukać raczej pożytku niż subtelnych sformułowań. Powinniśmy czytać zarówno księgi nabożne i proste, jak wzniosłe i głębokie. Nie zważaj na wielkość piszącego, na to, czy posiadał wielkie czy małe wykształcenie. Do czytania niech cię skłania miłość czystej prawdy. Przypatruj się uważnie, co zostało powiedziane, a nie kto to powiedział. Ludzie przemijają. Prawda natomiast trwa na wieki. Bóg mówi do nas na różne sposoby i nie ma u Niego względu na osobę. W czytaniu Pisma Świętego wielką przeszkodę często stanowi nasza zbytnia dociekliwość. Chcemy zrozumieć i roztrząsamy miejsca, przy których nie ma potrzeby dłużej się zatrzymywać. Jeśli chcesz osiągnąć większą korzyść, czytaj z pokorą, prostotą i wiarą. Nie chciej uchodzić za uczonego. Chętnie pytaj i słuchaj w milczeniu tego, co mówią święci. Nie lekceważ wypowiedzi starszych, nie bez powodu bowiem zostały one podane.